każdym bądź razie ja was bardzo wszystkich serdecznie witam. Walimy następny odcinek, który jeszcze dziś postaram się podesłać. A ta kosteczka sobie na razie zlatuje i zlatuje jak porąbana. No co? Zaczynamy, słuchajcie, następny odcinek. Momencik, bo już tu się minimalnie zaczynam gubić. Pierwsze, co musimy zrobić? Przede wszystkim, no wypadałoby wydostać się stąd, to jest tu. Musimy mniej więcej dostać się tu. Tam mamy jeden guziczek, tu... W sumie nie mam pojęcia, co my tam możemy ewentualnie mieć. W każdym bądź razie najpierw musimy dobrać się do tego. To co? To jedziemy tym koksem. Raz, dwa... Momencik... Syk. Co to w ogóle robiło? Tak, ciągle zapominam, to mniej więcej to stawia nam na nogi. Chwilę, moment. No to se możemy tutaj postawić, ale... Ja wam powiem, że tu jeszcze tak minimalnie tutaj se obadałem teren. Tam, co tam mniej więcej było. Nie chcę tego znowu wycinać, żeby nie wiadomo tutaj co było. A, już wiem mniej więcej co powinniśmy zrobić. Cyk. Cyk. Momencik, może tutaj postawić, żeby było bliżej. Żeby nie łazić zbędnie. O! Teraz sobie troszeczkę zamienimy ten... tą wiązkę na odpychającą i cyk. Cyk, cyk. O! Tam się przede wszystkim musimy dostać teraz. Teraz trzeba się dostać tutaj. Trollolololo. Dobra. Powinniśmy ten las teraz sobie ogarnąć. Ktoś tu będzie umielił tego? Momencik, bo to tak ładnie wygląda. Tylko ładnie wyglądało. Miałem nadzieję, że tutaj jakiś achievement będzie można dostać, albo coś w tym stylu w sumie. Okej, wyłączamy naszą kochaną siatkę. To nam chyba dużo nie będzie potrzebne, więc... W tym wypadku cyk, momencik. Bo tutaj wciąż tutaj tak mamy włączone cyk. Wystarczy tutaj to przenieść. Momencik, cyk, o właśnie tam na górę. No i teraz jedyne co to... Pyk! Czy by to po prostu nie wystarczyło, no... Tylko w ten sposób? No właśnie, wystarczyło to, więc... Na co nam jeszcze ta kostka? Na co nam w tym wypadku ta kostka? Może zorientujemy się jeszcze, dokąd prowadzi ta druga linia. To jest wymagana do otwarcia tych drzwi. Tylko... No sobie się sprawdzałem, to jedyne co robi to odblokowuje nam tą siatkę dematerializacyjną. Co to robi? Dokąd to niby idzie? To gdzieś idzie tam na górę. Ale ja tam w sumie nic sensownego nie widzę. Jest tam w ogóle jakaś możliwość... Wiecie co? Ja tu zrobię małe cięcie po prostu. No dobra. Kolega tutaj mi właściwie podpowiedział, bo się rozglądałem chwilę, nie miałem pojęcia. Myślałem, że gdzieś tam trzeba się dorwać, albo tędy, słuchajcie, przejść. A tak naprawdę, jakby tu była ściana, to byłoby dalej, tu widzicie, o, wykropkowane. Po ścianach, po suficie, że w rzeczywistości musimy dostać się tam i położyć tutaj jedną kostkę dokładnie na tym dokładnie na tym czujniku. Więc no, najzwyczajniej w świecie, słuchajcie, bierzemy się za to do roboty. Wykorzystamy sobie tą tutaj skrzyneczkę, żeby nam załatwiła tutaj część sprawy. Momencik, będziemy musieli tutaj się przydostać. Cyk. I cyk. Teraz wystarczy jeszcze raz. Chociaż hipotetycznie rodzi się problem. Bo pomimo tego, że teraz załatwiliśmy tamto, wciąż potrzebujemy tutaj... Chyba, że... Momencik, dobra, całe szczęście mamy to. Dobra, nie ma kłopotu. Teraz, momencik, ze złej strony się... A dobra, nieważne z której. Dlatego myśmy tego potrzebowali. Żeby móc przekierować troszeczkę tą wiązkę lasera na przestrzeń już, na której możemy postawić portal. Momencik, bo prawym muszę tutaj. Na przestrzeń, na którą możemy postawić portal. O, cyk. Test subjects rated that as one of the hardest tests in this track. I heard that it was made by two particularly cruel scientists. Czy wiem, że był taki trudno, jedyna trudność, jaka tutaj wynikała, to może zauważenia tych tutaj dwóch linii, które zdołałem przegapić akurat. A może portal się charakteryzuje, to już wam zdążyłem wspomnieć, według mnie przynajmniej, tym, że te całe pomieszczenia testowe są trochę bardziej jakby skrzętnie poukrywane w niektórych szczegóły niektóre. Trzeba się różnych rzeczy doszukiwać. A to zdecydowanie bardziej mi przypomina właśnie Portala 2 niż początek tej modyfikacji. I'm trying to find something that can help us. Did you know you can increase the size of your core in just 2 easy steps? Nie! Tylko nie te reklamy, błagam, nie, oszczędźcie mi tego, nie! Dobra. Tutaj widzę, że będziemy mogli chyba w przyszłości, bo jest taka siatka, no niby nic tam nie widzę, ale walnąć portal. Dobra, tu mamy sobie, żeby zapuścić nam tutaj wiązkę małą, przenoszącą. Tam mamy dyspensera. Tu mamy kosteczkę. Dobra. To trzeba było przerzucić i ja już chyba rozumiem. Chociaż to mamy szybę, to jest szyba, no właśnie. To jest szyba, więc wiele z tym nie zrobiłem, bo my niby możemy się tu dostać, ale... No właśnie, przez tą siatkę dematerializacyjną nic nie zrobimy. Nic sensownego. Dobra, pomyślę może nad innym aspektem. Musimy dorwać się tam. Możemy spróbować tam walnąć, słuchajcie, sobie portal. Do tego guziczka się dorwać. Ono nam czasowo wyłączy to. A to nam z kolei... Moment, dostałem teraz przed chwilą mindfucka, w tej chwili, momencik, jeszcze raz. A, myślałem, że w tą stronę nam wyciągnie, dobra, pojmuję, rozumiem, tylko to jakoś by tak wypadało teraz zrobić to... W takim spidzie poniekąd może, no momencik, bo my to sobie możemy to niby aktywować, no ale... No właśnie. Bo tam z lewej nie będziemy mogli tu się cofnąć za bardzo, czy coś. Nie będziemy mogli się cofnąć. Dobra, ja durny. Wracajmy przede wszystkim. Dobra, wracajmy. Najpierw pakujmy się tam z kostką. Czyli pierwsze co robimy, to cyk, kosteczka. Ładujemy się. To jest niebieski, cyk. Nie. Cyk. Tutaj ładujemy, uzyskujemy możliwość dostępu do wyższych szczebli. A, cyk. Tak. My troszeczkę wyżej. O właśnie. Dobra. Wyłączmy to może, bo będzie nas tu wkurzać. To nam da kolejną kosteczkę, chodź tutaj do tatusia. Może przejdźmy sobie ten kawałek. Nie mam do tego pojęcia. A, podejrzewam, że możliwość wyciągnięcia drugiej kostki, bo są tam dokładnie. Będziemy potrzebowali 2 kostek. Tylko to możemy tylko czasowo wyłączyć. A potrzebujemy tego, żeby móc tam dotrzeć. Chyba, że właśnie taki jest cel. Momencik w sumie możemy właśnie, przecież możemy. Momencik. Tutaj jest, wystarczy tutaj prawy zapuścić. No właśnie. I teraz powinniśmy uzyskać możliwość zwyczajnego dostania się tam. O, razem ze mną, kosteczko. Shit! No. Zapomniałem o tej durnej siatce dematerializacyjnej. Oj, ja głupi. Oj, ja głupi. No i przez to straciłem swoją kostkę. Cyk. Dobra. Zaraz z tym coś tutaj wykombinujemy. Przede wszystkim trzeba dorwać się tam. Znowuż. Więc my się tam dorwiemy. Właśnie teraz. Przede wszystkim to my musimy dorwać się tam. Kurczę, czasami jak gram w takie gry, to wydaje mi się, że naprawdę nie jestem nazbyt bystry. I dopiero teraz trzeba było aktywować, bo po momencie sama się siatką dematerializacyjną nic nie zrobimy. Musimy dostać się nad nią. Więc my w tym wypadku jeszcze raz, momencik, gdzieś, jak się nam dostać na górę? Momencik. Przede wszystkim cyk jeszcze raz. Wow, żeby nie zdechnąć, żeby nie zdechnąć. Żeby nie zdechnąć. Bo teraz czy ja bym zdążył tam? Momencik, może tu bardziej tak z prawej właśnie. Żebym ja zdążył po to wejść. Tylko co mi to da? Jak i tak... Momencik, może tam będzie przestrzeń portalowa. Najpierw sprawdźmy, czy tu się znajdzie przestrzeń portalowa. Od tego. O właśnie! A właśnie widzicie, jest przestrzeń portalowa. Dobra. Teraz my możemy tu śmiało spróbować się wydostać. Momencik, zahaczymy tam gdzieś. No to oczywiście nie mogło być takie proste. Możemy tutaj co najwyżej. Dobra, może to zróbmy, wiecie co? Wyciągnijmy i jedną kostkę, która się tam znajduje. Wyciągnijmy tą jedną kosteczkę. Miejmy jedną rzecz tutaj z głowy. Cyk! Momencik. Moje piękne oczy. Czasami jak jest... Tak, nie wiem, no, oko smęci czy coś... Mniejsza z tym. I teraz trzeba dorwać się do tamtej głupiej rzeczy. Znaczy... Tu aktywować... Momencik. Zobaczmy jeszcze raz, jak ten promień mniej więcej wyglądał. On ściąga. Tylko i tak tutaj nie mamy... Nie mamy tutaj jak tego promienia... Zastanawiam się, no niby jak miałbym ten promień wykorzystać. No jakoś niespecjalnie. Moment. Teraz tam mamy portal. I on jest postawiony na pomarańczowym, więc wystarczyłoby... Po prostu... Cyk, mamy portal tam. Cyk. Możemy wrócić. Momencik. To wracajmy w tym wypadku. No właśnie. I teraz, cyk, tą rozpieprzamy. Rozpłaczę się. Nie, poważnie, za chwilę zaraz się rozpłaczę. To była najprostsza rzecz, jaką można było zrobić, a ja na to nie wpadłem. Muszę zacząć się wstydzić. the records on these computers are kinda severely out of date. I think I can recompile a new version of this testing track sequence. Dobra, jedziemy po następne łzy. Okej, mamy tutaj most światła. Dezaktywacja tego syfu. A to skoro mam taką możliwość, to dezaktywujmy ten syf. Proszę cię bardzo. I naszym celem jest... Momencik, tu mamy kolejny syf. Dobra, naszym celem jest dostać się tam. Okej. My musimy dostać się tam, bo tam mamy nasze kochane wyjście i potrzebujemy, momencik, nie wypaść w tą żrącą ciecz z dwóch kostek, żeby móc tam się w ogóle dostać. No dobra. To nam co robi? Dezaktywuję to gunwo. Wow! That was close. Okej, żeby móc ewentualnie wyciągnąć stąd kolejną kostkę, rozumiem. Co się dzieje? Wow! Wystraszyłem się, że zaraz wpadnę jakąś... że zaraz wpadnę i mnie zabije. Był mały... Tutaj powinien wpaść ten mecz z królem, który tylko tak nad sobą robi... Dokładnie ten mem tutaj powinien, słuchajcie, wpaść, nie? Dobra, momencik. A żeby móc w ogóle wyciągnąć... No dobra. Trzeba to się, słuchajcie, wpakować. Nie, to nam wyciągnie... Tu jest guzik, dobra, tam jest guzik. To nam to gunwo wyciąga. Czy damy radę jakoś? Tego się, żeby się pozbyć. Nie tu. Momencik, my w ogóle tu możemy... No właśnie, cyk. Się przedostać. Nie potrzeby tam trzeba tworzyć następnego rodzaju, różnego rodzaju portale. A, no tak, bo i tak czy siak musimy tam jakoś wbić się. Momencik. Ach, my fail. That was my fail. Dobra. Teraz idziemy sobie spokojnie po tą kosteczkę. Cyk. Mamy tą kosteczkę. A teraz naszym zadaniem będzie... Momencik. Bo teraz trzeba ją tu postawić tu. Okej. Teraz możemy sobie walnąć portal chwilunie. Cyk. Teraz mamy dostęp do tamtego pomieszczenia. Zaraz je sprawdzimy. Teraz dostać się tutaj. Mamy jakąkolwiek przestrzeń portalową? Słabo! Oj, słabo. Nie, moment. Odszczekujemy. Jest. Jest tu coś. Dobra. I teraz można przykładowo... Cyk. Niby to tutaj zarzucić. Musimy pamiętać, że tutaj niebieskim w razie czego. Możemy wrócić z powrotem. No może to tam wrzucimy. Co z tego jak... Załamuję się. Ja tam to pominę. Ja się załamuję. Ja powinienem przestać grać w tę grę. Naprawdę? Jestem na nią za głupi. Jestem na nią autentycznie za głupi. Serio, to nie do wiary, nie do wiary. Naprawdę nie do wiary. Ta gra autentycznie z stałych sił mnie nienawidzi. Absolutnie. W sposób jak najbardziej totalny ta gra mnie nienawidzi. Alright, a quick update. Compiling maps apparently takes quite some time. At least the turrets from old Aperture are still coming up. Just a pity the toxic goo is coming up too. Dobra, słuchajcie, ja jestem w tej chwili absolutnie wyczerpany swoją własną głupotą. Przede wszystkim własną głupotą i tylko własną głupotą. Dobra, ja w tym miejscu skończę. I będę dalej załamywał się nad swoją egzystencją. Chociaż zobaczmy na następny tutaj. No dobra, no to ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć wszyscy, hej!